Witajcie! Tak jak obiecałem wam w ostatnim odcinku, dzisiaj pokażę wam Undercity. Ale żeby pokazać wam Undercity, najpierw muszę pokazać wam Lordaeron. Niegdyś wspaniałe miasto ludzi, dzisiaj rozpadająca się ruina. Jak sobie możecie zobaczyć. Ale co właściwie Lordaeron ma do Undercity? No otóż bardzo wiele, bo za czasów Wielkiej Wojny, kiedy to Lordaeron zamieszkiwali ludzie, kiedy był stolicą ludzi, rządził tutaj król, który miał syna. Syn nazywał się Arthas. Został on wysłany do walki z plagą, czyli z... no powiedzmy tak w skrócie, że do walki z demonem Archimondem, który zmieniał ludzi w nieumarłych i prowadził do walki płonący legion. Stopniowo Arthas, że tak powiem, przeszedł na złą stronę mocy i po jakimś czasie powrócił do Lordaeronu, zabił swojego ojca właśnie na tym tronie, który tutaj widzicie. Tutaj, gdzie teraz ja stoję, stał Arthas. Tutaj siedział jego ojciec i Arthas go po prostu zabił, przejmując władzę, a następnie niszcząc miasto. To jest ciekawostek. Tutaj możecie zobaczyć ślady krwi króla. Do dziś niezmyte, może po prostu nie są możliwe do zmycia. Z ciekawostek dalszych. W tym miejscu, gdzie teraz stoję, na środku komnaty tronowej, jeżeli dobrze się przysłuchacie i macie odrobinę szczęścia, możecie usłyszeć rozmowę Arthasa ze swoim ojcem, królem, tuż przed tym, jak syn go zabije. No tak, tylko że Arthas zabił króla, przejął władzę i postanowił, że uczyni z Lordaeronu swoje własne miasto, swoje stolicę swojego własnego królestwa. Tylko że postanowił, że miasto to troszeczkę odmieni. I dlatego zburzył je, a następnie zaczął odbudowywać je. Od dołu, od kanałów, do których zaraz zejdziemy. A co się działo z tymi kanałami? O tym za sekundkę. Na razie pokażę wam. To jest grobowiec króla. Tutaj. Król Terenas. Mamy tutaj epitafium dla niego. W tym miejscu z kolei, jeżeli traficie w dobre miejsce i macie również odrobinę szczęścia, możecie usłyszeć, jak ludzie cieszyli się, że Arthas wraca do miasta. Nie do końca wiedząc, co się działo i dlaczego wraca, i dlaczego nie powinni się cieszyć z tego, że on do nich wraca. Natomiast wracając do poprzedniego tematu. Arthas postanowił odbudować miasto od podstaw. Rozbudować sieć kanałów, katakumb. Co spowodowało, że powstało jakby podziemne miasto. Tylko, że Arthas nie zdążył zrobić tego, co zamierzał. Nie zdążył odbudować miasta. Gdyż wezwał go do siebie król Licz, który spod którego kontroli wyrwała się Sylvanas Windrunner, którą wcześniej Arthas zamienił w nieumarłą, w Banshee. Ta Sylvanas wróciła do Lordaeronu jako nieumarła, zdając sobie sprawę z tego, że już wśród swoich pobratymców, elfów, nie będzie już przyjęta ze względu na to, że jest nieumarła, że jest splugawiona plagą, założyła jakby własną frakcję opuszczonych, Forsaken, lokalną wersję nieumarłych, którzy odbili ruiny miasta, odbudowali kanały według tego, jak chciała to Sylvanas oraz jak planował to Arthas, i
zrobili z tego miasta swoją stolicę. I dlatego miasto nazywa się bardzo odkrywczo Undercity, czyli podmiasto, ewentualnie podziemne miasto. Tutaj to jest jego główne miejsce, taka centralna, powiedzmy, hala. Hala Undercity. Tutaj możemy zobaczyć bank. Tutaj jest tablica ogłoszeń, powiedzmy. Tutaj jest Bat Handler, czyli człowiek odpowiedzialny za podróże. Dookoła oczywiście różne pracownie. Od krawców przez łuczników, aż po ludzi, którzy obrabiają skóry. Natomiast nie jest to oczywiście całe Undercity. Tutaj się dzieje główna część życia. Natomiast jeszcze to centrum rozchodzi się na cztery strony, tworząc jakby cztery kwatery. Są to kwatera wojny, The War Quarter, czyli no, cóż, chyba nie muszę tłumaczyć tytułu, Magic Quarter, czyli no, tam rezydują magowie, The Rags Quarter, czyli opryszków, powiedzmy, przyszedłem, czyli kwatera opryszków, i jest także kwatera tak zwane aptekarium. I to jest najciekawsza, moim zdaniem, część Undercity z dwóch względów. Po pierwsze, ze względu na to, że w apotekarium wiele ciekawych rzeczy się dzieje, o czym powiem za chwilę, a po drugie, z apotekarium bezpośrednio można przejść do kwater królewskich, gdzie rezyduje przede wszystkim oczywiście Sylvanas Windrunner. Dobrze, w tym momencie już jesteśmy w apotekarium. Czym jest apotekarium? Cóż, Forsaken, których stolicą jest Undercity, jest to frakcja nieumarłych, prowadzonych przez Sylvanas Windrunner, czyli w tym momencie ona nazywa się Black Ranger, czyli mroczny zwiadowca, powiedzmy tak. Natomiast tak naprawdę jest ona po prostu zwiadowcą, łuczniczką, która została przemieniona w nieumarłego i dzięki temu nauczyła się wielu zdolności nekromancji. Apotekarium to jest miejsce, gdzie w tym momencie znajdują się nekromanci, tak zwani aptekarze Forsaken, którzy pracują nad wskrzeszaniem kolejnych ludzi, nad tworzeniem plugawstw, które mam nadzieję zaraz wam pokażę. I cóż, tam dzieją się wszystkie eksperymenty nad życiem i śmiercią. Najciekawsze miejsce jest to, moim zdaniem, dla warlocków, czyli też dla, powiedzmy, nekromantów. Natomiast można tutaj zrobić sobie ciekawą wycieczkę dla każdej klasy. To jest oczywiście transporter zwłok, czyli taka machina obrażnicza, która jednocześnie może przenosić ciała. A tutaj właśnie wchodzimy do głównej części aptekarii. Tutaj aptekarze, doktorzy pracują nad tworzeniem plugawstw. Zobaczcie, o, jakie piękne, prawda? Tutaj wszędzie leżą kawałki, są zszywani. Zszywane kolejne plugawstwa, żeby tworzyć jakby siły wojenne Undercity. Nie w tą stronę. Pokażę wam jeszcze, bo cóż. Czym są plugastwa? To są coś w rodzaju wielkich golemów nieumarłych, którzy są tworzeni z ludzi pojmanych przez Forsaken. Bo przypomnijmy, tutaj są trzymani żywi ludzie. Bo przypomnijmy, że Forsaken
przystąpili do hordy. Natomiast ludzie jako rasa, raz, że są najbardziej przydatni do tworzenia nieumarłych, w tym m.in. plugastw, a z drugiej strony są w przymierzu, czyli są naturalnymi wrogami. Naturalnymi wrogami Forsaken. Dlatego są oni wykorzystywani po prostu jako surowiec. No dobrze, odwiedziliśmy apotekarium. Teraz wejdziemy do najbardziej, nie powiem reprezentacyjnej, bo nie jest ona wcale taka piękna, natomiast do prawdopodobnie najważniejszej dla całej historii, dla całego świata części Undercity, do kwater królewskich, gdzie rezyduje Sylvanas Windrunner. Królowa opuszczonych, królowa Banshee, nekromantka, twórczyni Forsaken, twórczyni mrocznych zwodowców, która bardzo wiele zrobiła dla Hordy. Tak, tutaj macie ją i jej doradców, proszę. Oto jest Sylvanas. Niegdyś elfka, tak samo jak ja. Czekajcie, zaraz pokażę wam podobieństwo. Proszę. Podobne, prawda? Bo Sylvanas niegdyś była elfką. W tym momencie jest po prostu Banshee Queen, jak zresztą możecie zauważyć. Cóż, co ciekawego mogę powiedzieć o Sylvanas? Już wiele wam powiedziałem, natomiast w ręku, jak widzicie, trzyma ona łuk. Jest to artefakt, który wręczył jej ojciec w momencie, kiedy miała bronić Quel'Thalas, która to obrona niestety się jej nie powiodła i podczas której zginęła, i Arthas następnie wskrzesił ją jako zależną od siebie Banshee. Sylvanas, wiedząc, że jako nieumarła nie odnajdzie miejsca wśród swoich ludzi, utworzyła Forsaken, ale mimo tego wciąż czuje się odpowiedzialna za elfów i wciąż stara się swoją frakcję zbratać z elfami, pomagać im jak tylko może. Między innymi Sylvanas odgrała znaczącą rolę w przyłączeniu frakcji krwawych elfów do hordy. Cóż, co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć o Undercity? Są tutaj doradcy. Doradcy Sylvanas, m.in. Shalindra, Banshee. Jest ambasador Sansorow, czyli właśnie wysłannik krwawych elfów. Jest tutaj Bragor Bloodfist, czyli wysłannik orków, a także bardzo wielu strażników. Czy ja tutaj kogoś jeszcze ciekawego mogę wam pokazać? Cóż, chyba nie, tylko parę szczurków w okolicy. Tak, tak, to już będą wszyscy. No cóż, dobrze. Jeżeli chodzi o ciekawe miejsca w Undercity, to wydaje mi się, że to jest to właściwie tyle. Gdybyście chcieli coś jeszcze usłyszeć, jakąś legendę, opowieść, przybliżyć wam któregoś bohatera bliżej, opowiedzieć więcej o Sylvanas, o Arthasie, o kimkolwiek, cóż, piszcie, powiedzcie. Zrobię to w miarę swoich oczywiście możliwości. Co w następnym odcinku? Powiem wam szczerze, jeszcze nie wiem. Ale na pewno się z czymś pobijemy, zrobimy jakiegoś questa, może 4. A w kolejnym odcinku, w tym odcinku, w którym będziemy zwiedzać, co zwiedzimy? Zwiedzimy Silvermoon, czyli kolejną stolicę, tym razem krwawych elfów, czyli moich ziomków, która również borykała się z Arthasem. I do dzisiaj te szkody w niej widać. Cóż, mam nadzieję, że się wam podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.